Jemy. 6. Myślę, że mieszkańcy też się będą cieszyć z tego obiektu, ponieważ jest to obiekt bardzo nowoczesny, znaczy bardzo przyjazny w sensie zarówno dla użytkowników przyszłych, jak i również dla świata przyrody, dlatego że jest to budynek pasywny, gdzie jest oszczędność energii, mamy fotowoltaikę, jest bardzo dobra szczelność wszelkiego rodzaju tutaj pomieszczeń, także tych strat ciepła praktycznie żadnych nie było. Zanim na tej sali odbędą się pierwsze zawody sportowe, pierwsze mecze piłki siatkowej czy koszykówki. Zanim rozlegną się okrzyki i wiwaty. Nim poczujemy emocje zwycięstw i porażek. Powróćmy na chwilę do historii igrzysk. Witam wszystkich. Dziękuję Panie Wójcie za zaproszenie. Bardzo miło mi dzisiaj uczestniczyć w tym bardzo ważnym dla gminy otwarciu tej inwestycji. Ja jako mieszkaniec również tej gminy bardzo jestem zadowolony z tej inwestycji, gdyż po pierwsze wykonywała to firma, którą reprezentuję, co jest dla mnie bardzo istotne. Bardzo nam zależało na pozyskaniu tego kontraktu. Natomiast szalenie ważne dla mnie jest też to, że w takich właśnie miejscowościach jak gmina Skierniewice, czyli w miejscowościach wiejskich, powstają bardzo nowoczesne obiekty. Te obiekty, w których bardzo czynny bierzemy udział, bo firma jest od samego początku związana z ekologią, ale w tej chwili jesteśmy związani też z ekologią przy budownictwie, czyli przy realizacjach, które potrzebują bardzo niewielką ilość energii. Cieszymy się z tego, że możemy bardzo czynnie w tych obszarach funkcjonować. Dla nas jest to już, muszę Państwu się pochwalić, 10. inwestycja w wersji pasywnej, którą realizujemy na terenie województwa łódzkiego. Jesteśmy akurat tutaj w siłowni, ale przecież to nie tylko ta siłownia, ale cała hala sportowa, która będzie udostępniona dla mieszkańców tej gminy, ale jak słyszę tu od różnych osób, ten obiekt chcą odwiedzać również mieszkańcy całego powiatu skierniewickiego, bo jest to jeden z najnowocześniejszych budynków, który powstał właśnie. Chciałabym Państwu powiedzieć, że coraz więcej powstaje takich budynków i między innymi ta firma, która budowała ten budynek, Ekoenergia, wybudowała już przecież budynek i w Lipcach Rejmontowskich przedszkola, i w Sulejowie jest to basen, i również w Makowie budynek. Wszystko są to budynki pasywne, czyli pomagają nam, mieszkańcom, ale przede wszystkim gminie, ograniczać te koszty, które w tej chwili rosną lawinowo. Chciałabym Państwa zaprosić do odwiedzania tego miejsca, korzystania z niego, bo te środki, które zostały tu zainwestowane, środki samorządu gminnego, ale przede wszystkim środki samorządu wojewódzkiego, bo to ponad 4 850 000, to są te środki z Urzędu Marszałkowskiego, No,
dobrze byłoby, żeby się nie zmarnowały i żebyście wszyscy Państwo z tego obiektu korzystali jak najczęściej i chętnie.